Bardzo serdecznie przyszedł w końcu czas na mnie, aby się totalnie pochwalić certyfikatem pierwszej klasy lekarza, orzecznika medycyny lotniczej. Pierwsza klasa to jest ta najwyższa. To są osoby, to są piloci tych prawdziwych, nazwijmy to samolotów, co czasami latasz być może z jakiegoś tam jednego miasta do drugiego, samolotów pasażerskich. No, czekałem na to bardzo, bardzo długo i w końcu przyszedł czas, abym ci to pokazał naocznie, że jestem już lekarzem uprawnionym przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej. Polskiej, dostałem to dosłownie parę dni temu. Wysłał mi to Urząd Lotnictwa Cywilnego, i tutaj widzisz moje, moje dane, prawda? Pan Dariusz Kraśnicki jest lekarzem medycyny lotniczej przeprowadzającym badania lotniczo-lekarskie. Tutaj oczywiście podpisał się ktoś w zastępstwie prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najważniejsze jest w sumie to, co Ci w tej chwili pokażę, a mianowicie uprawnienia i zakres tych badań. I zobacz sobie ładnie, przede wszystkim to, co jest na trzecim miejscu, czyli klasa pierwsza, przedłużanie i wznawianie. Tak. No oni dają to niestety terminowo. Za 3 lata będę musiał odnowić koncesję. Ale oznacza to ni mniej, ni więcej. Tylko, że jeżeli już jesteś yy, posiadaczem orzeczenia klasy pierwszej, to jak to orzeczenie ci się skończyło, to możesz spokojnie podjechać do Wrocławia oczywiście po jakimś wcześniejszym umówieniu się ze mną i dokonać przedłużenia czy wznowienia tegoż to certyfikatu. Ważną sprawą jest tutaj to, że musisz zabrać stary certyfikat, ponieważ muszę być pewien, że no nie należysz do kandydatów na pierwszą klasę. Tutaj niestety uprawnienia do badania kandydatów mają tak zwane centra medyczne i jak na razie przez najbliższe 5 lat nie zanosi się, żebym takie centrum medycyny lotniczej stworzył. A to z prostego powodu, że żeby być kierownikiem takim centrum medycyny lotniczej to sam muszę przez 5 lat praktykować jako lekarz orzecznik klasy pierwszej, prawda? To nie da się tak, że dzisiaj Zacznę, a jutro sobie otworzę centrum, tylko niestety muszę sobie popraktykować. W międzyczasie muszę zbadać co najmniej 60 osób rocznie i dopiero wtedy mogę myśleć o jakimś dalszym rozwoju, prawda? Także klasa pierwsza to jest przedłużanie, wznawianie. Klasa trzecia to są kontrolerzy ruchu lotniczego. I jeszcze raz przypomnę: jeżeli będziesz do mnie przyjeżdżał, obowiązkowo zabierz stare orzeczenie lotniczo-lekarskie, stary certyfikat lotniczo-lekarski, prawda? Żeby nie było nieporozumień, że się nabadamy, a tu się okaże, że ja nie mam uprawnień na przebadanie ciebie. Klasa druga to jest to, co robiłem do tej pory. Nawet tutaj jest ta klasa druga na drugim miejscu, czyli mogę badać i wstępnie, i okresowo. Lap samoloty ultralekkie, ale to jest takie nazwijmy to troszeczkę fikcyjne, bo jak już się bawić, to w klasę drugą. Z tym laplem to są tylko. Kłopoty, ponieważ polski lap nie upoważnia cię do latania nigdzie więcej niż w Polsce. I tutaj jeszcze raz zobacz, z upoważnienia prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał się ktoś tam i wszystko jest fajnie, prawda? Więczy to moje dosyć dość długie starania. W międzyczasie zdążyłem ukończyć. Praktycznie dwa kursy lotnicze. To jest ten ostatni, zakończony w kwietniu 2022 roku, ale gdzieś tam jeszcze mam jakiś skończony w zeszłym roku, właśnie na tą pierwszą klasę. I niestety trwało aż pół roku, żebym się w końcu jakoś tam załapał na to. Na to uprawnienie. Także popatrz sobie jeszcze raz. Jestem już nawet na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tutaj to, co zaznaczyłem na niebiesko. Oczywiście jestem tutaj jako ostatni klasy pierwszej. Ostatnim lekarzem klasy pierwszej, ponieważ jestem najmłodszym lekarzem. W tej chwili klasy pierwszej w Polsce, prawda? Znaczy najmłodszy, naj może nie w sensie wieku, bo są koledzy dużo młodsi, ale najmłodszy w sensie stażu pracy, a tutaj to wszystko poniżej to jest klasa druga, prawda? Czyli, czyli tam kiedyś w tych czeluściach tej klasy drugiej byłem, a teraz popatrz, tutaj lekarze-orzecznicy, klasa pierwsza, druga, trzecia i. Pan Darek się szczęśliwie załapał tutaj na, na samą końcówkę. Także trochę chwalipięctwa z mojej strony, ale jeżeli sobie policzysz tych lekarzy klasy pierwszej jest ich zaledwie 20 łącznie z moją skromną osobą w tej chwili i jeszcze zabawa polega na tym, że w ostatnim czasie z różnych przyczyn czy zdrowotnych, czy już po prostu z przyczyn naturalnych odeszło z tej profesji około y, paru osób. Mm, no w logiczny sposób utrudniło to dostęp nie tyle kandydatów, bo kandydatów swoją drogą, natomiast tych, którzy potrzebują przedłużyć badania lotniczo- lekarskie klasy pierwszej i jeszcze raz popatrz. To są osoby, które pilotują takie tam różne ciekawe maszyny. Naprawdę tutaj trzeba być zdrowym. Nie ma tutaj lipy i co byś nie kombinował. Te osoby prowadzące samoloty, siedzące za sterami samolotów, Prowadzą, yy, znaczy muszą mieć przeprowadzone dosyć takie skomplikowane badania, prawda? Niestety jest to bezpieczeństwo i życie moje, Twoje i różnych innych pasażerów, nie mówiąc o personelu lotniczym yy, danego statku powietrznego, także no, nie dziw mi się, że, że pokazuję to po raz kolejny, ale naprawdę jestem jakiś taki szczęśliwy, jestem zadowolony, że w końcu mi się to udało, prawda? Klasę, klasę drugą badam już od 9 lat, i po 9 lat różnych starań. W końcu uwieńczyłem to jakoś sukcesem starania o klasę pierwszą. Mam nadzieję, że ktoś do tego zaszczytnego grona lekarzy dołączy, bo w końcu będzie trzeba zorganizować kurs dla lekarzy klasy drugiej, aby podnieśli troszeczkę kwalifikację. Także tyle mojego chwalenia na daną. Chwilę. Dzięki tutaj Maciek, dzięki Sławko Kadrze o takiej nietypowej porze. Chcecie mnie tutaj jeszcze oglądać. Dobre stwierdzenie tutaj Sławko Czat czy Sławko Kadr. Witam, że już chyba nic nie zostało z terminowych uprawnień. Można sobie pilarkę spalinową czy coś w tym stylu. No jest to problem naszego kraju, problem całej Unii Europejskiej, problem generalnie innych krajów, że wszędzie, gdzie są jakieś uprawnienia, to łupią ci potrzebę badań, potrzebę jakichś koncesji, potrzebę nabywania jakichś uprawnień, płacenia za wszystko. Rozmawiałem ostatnio z osobą, która zajmowała się sprowadzaniem oleju takiego silnikowego, to kilkanaście lat temu to było, tak sobie tam beczuszkę, czy dwie, czy pięćdziesiąt sprowadzali, czy tira beczuszek sprowadzali z Niemiec, czy skądkolwiek. Potem zaczęło się jakieś tam zaczęła się biurokracja, zaczęło się kombinacje, w każdym niestety nasze skromne państwo polskie, czy jakieś inne widzi złodzieja, oszusta nie można generalnie normalnie pracować. No tutaj być może cel jest szczytny, prawda? Czyli bezpieczeństwo Twoje, moje i innych osób. Natomiast prawda jest taka, że nie są to warunki czasami łatwe do spełnienia. Czyli jakby to wyglądało, takie badanie w mojej firmie, no jest trochę takich warunków wstępnych dla takiego pilota jak ty, który być może mnie w tej chwili ogląda. A mianowicie, pierwsze to musisz skompletować stare świadectwo zdrowia, żebym wiedział, że na pewno przedłużam, a nie badam po raz pierwszy. Musisz się umówić telefonicznie lub mailowo. To jest podstawa. No, niestety nie jest to takie badanie, które o tak sobie przeprowadzę w chwili, kiedy mi się podoba, muszę być przygotowanym. Musisz zrobić parę badań, przede wszystkim badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, cholesterol, tak zwany dobry i zły, lipidogram, czyli ogólnie to jest ten cholesterol dobry i zły, cholesterol całkowity i lipidy to jest lipidogram, nie wiem, zapomniałem, czy mówiłem o cukru we krwi, mocznik, kreatynina, got GPT, GGPT. To są jakieś tam sprawy wątrobowe, badanie moczu ogólne. Oczywiście różne inne badania wykonasz jeszcze w mojej firmie, czyli badanie wzroku, badanie okulistyczne, prawda? Yy, audiometrię tonalną, EKG, być może badanie kardiologiczne, także bo już rozpocząłem współpracę z kardiologiem, takim moim dobrym znajomym, który już, jakby to powiedzieć, jakiś akces złożył, że będzie Ciebie lub Twoich kolegów, pilotów klasy pierwszej badał, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, czyli przyjeżdżasz do Wrocławia, Kmicica 1a, badasz się i dłużej niż godzinę to raczej nie zajmie, bo cały czas tutaj jestem zwolennikiem szanowania twojego czasu jako pilota. Twoje miejsce nie jest tutaj, że tak powiem, latanie po mojej placówce medycznej. Twoje miejsce, twoim miejscem jest, twoim zadaniem jest latanie po, po przestworzach, prawda? Nie szwendanie się i latanie od gabinetu do gabinetu po mojej przychodni, I aczkolwiek no jest to miejsce miłe, <laughs> nic ci się tam złego nie stanie. Tylko pytanie, po co i na co. Masz przyjechać przygotowanym, z badaniami, zrobić wszystko. Jak najszybciej i wracać do swojej bazy, jakieś tam przy lotnisku, prawda? Jak to będzie wyglądało, no mogę się spodziewać po tym, co robią piloci, co drugiej klasy, po tym, co do tej pory miałem z kontrolerami ruchu lotniczego po prostu rzetelne badanie we Wrocławiu, i na tym się. Sprawa będzie kończyła. Oczywiście, jeżeli y, jesteś badany okolicznościowo po jakiejś chorobie, czy po jakimś zdarzeniu medycznym, przynieś wszelakie papiery z tego zdarzenia i też muszę mieć, je, muszę je mieć do wglądu. I w zasadzie y, na tym będę kończył. Nie będę omawiał jakichś y, innych pytań. Z, z innej y, części medycyny, z, z badań kierowców czy tam czegoś innego. Po prostu mówię, jest to naprawdę dla mnie podniosły dzień. Bardzo się cieszę, być może się bardzo cieszę, dlatego że zajęło mi to jednak dość dużo czasu gdzieś. W sierpniu zeszłego roku czy w lipcu podjąłem decyzję, że jadę na kurs zagraniczny, prawda? Owoce tego kursu widzisz tutaj. To jest jeden z certyfikatów. I jak już podjąłem tą decyzję, to po prostu głupio by było nie doprowadzić sprawy do samego końca. Także popatrz jeszcze raz, klasa pierwsza tutaj w tym tudzie macham w tej chwili myszką, prawda? Przedłużanie i wznawianie tak. I w tej chwili mam to ważne praktycznie 3 lata papier jest świeży wydany mi 1 czerwca 2020 roku, prawda? Także serdecznie Cię pozdrawiam i jedyne co mogę zrobić to zaprosić Cię do Piastowskiego Wrocławia, jeżeli jeszcze nie byłeś moim pacjentem, bo niby dlaczego miałbyś być, skoro jesteś pilotem klasy pierwszej, jeździłeś po różnych innych ośrodkach. Zmarnowałeś tam czy zmitrężyłeś tam sporo czasu. Mówię o sprawach ewidentnych, takich, co mogłoby być zdecydowanie zrobione szybciej, sprawniej. To zapewniam cię, że w mojej firmie się nie rozczarujesz. W mojej przychodni medycyny pracy szanuję Twój czas, tak jakby był to mój czas własny. A czas to jest jedyna rzecz, którą nie można kupić. Nie możesz sobie życia przedłużyć kupując więcej czasu prawda, dla siebie. Możesz kupić złoto, srebro. Możesz się przelecieć najdroższym samolotem, jeżeli oczywiście cię na to stać, ale czasu więcej w życiu miał nie Będziesz. Także trzymaj się, cześć i do zobaczenia we Wrocławiu. Bye bye i do następnego razu.